Kamil Babkowski dla MMA Rock. Cześć Bomba. Witam wszystkich. No już 15 lutego w Bieżuniu kolejna gala PL MMA. Najpierw może o aspekcie organizacyjnym, bo ty organizujesz. Skąd pomysł na to, że właśnie w Bieżuniu organizujesz galę? Bieżuń, no to są moje rodzinne okolice. Jestem z Żuromina. Bieżuń jest 12 km od Żuromina. Niestety w samym Żurominie nie mogłem zorganizować gali, dlatego szukałem miejsca, w którym będzie najlepiej właśnie zorganizować takie wydarzenie. I Bieżuń się okazał idealnym miejscem do tego. Bo może w przyszłości jeszcze jakąś galę w Żurominie zorganizuję, ale póki co to będzie Bieżuń. I no tak jak mówię, moje rodzinne strony, moja publiczność, bardzo fajnie się walczy przed swoją publicznością i chcę to powtórzyć, bo już raz walczyłem, tak? Już raz organizowałem tą galę, fajnie mi wyszła, mam nadzieję, że powtórzę ten sukces. Właśnie, w porównaniu do tej pierwszej gali, którą organizowałeś, to była twoja pierwsza, więc powiedz, co udało, albo co chciałeś poprawić, co zmienić przy tej drugiej gali, jakich błędów nie popełnić już? Organizacyjnie, znaczy powiem tak, że jakichś takich kardynalnych błędów w Bieżuniu nie było. Starałem się, przez to, że widzę cały czas galę z boku i no wiem, o czym trzeba pomyśleć, wiem zazwyczaj, czego brakuje. I myślę, że ta gala w Bieżuniu wyszła mi organizacyjnie bardzo dobrze. Wiadomo, że tam jakieś małe elementy gali to tam trzeba poprawić, ale to jakieś takie kosmetyczne sprawy. Teraz chciałem się skupić na takim lepszym właśnie medialnym wypromowaniu samej tej gali, samego Bieżunia, czyli no to będzie teraz reportaż w Orange Sporcie dłuższy, wcześniej był 10-minutowy, teraz jakaś tam retransmisja będzie 50-minutowa podobno. No i chciałem samooprawę świetlną gali lepszą zrobić. No też jestem ograniczony, bo miejscowość jest mała, tak, to nie jest Warszawa, tutaj nie mam nie wiadomo jakichś środków, dlatego to wszystko nadal mnie ogranicza, ale na tyle, na ile mi pozwoli budżet gali, będę się starał to zrobić jak najlepiej, żeby to wyszło jak najatrakcyjniej dla widza i no, żeby fajna pamiątka została później. A jak ci się udaje łączyć przygotowania do walki z przygotowywaniem gali jako organizator? No cały czas w samochodzie jestem, tak? Jeżdżę między Białą Podlaską a Żurominem, to jest 300 km w jedną stronę, więc troszkę mi to zajmuje, ale no tak po drodze staram się zajechać do Warszawy, posparować, no non-stop jestem w treningu, non-stop coś załatwiam na telefonie, tak, nawet na treningu telefon gdzieś zawsze leży, żebym mógł coś zawsze załatwić, albo jak ktoś ma jakąś sprawę do mnie. Ciężko, ale już raz to robiłem i nauczony doświadczeniem, teraz mi to idzie znacznie lepiej, nie jest mi już tak trudno jak wcześniej, no i zaczynam powoli dietę. No właśnie, Biała Podlaska, mówi, że w Warszawie wiem, że byłeś z Łukaszem Grochowskim, który też się szykuje do turnieju Wełku w Łodzi. Co jeszcze w ramach przygotowań do walki z Rafałem Czechowskim? No na pewno wybiorę się teraz na obóz sparingowy do Łodzi, taki mam plan. Może jeszcze Lublin odwiedzę, bo tam jest akurat po drodze do chłopaków. No tam jest kilka klubów, w których można potrenować. No i Warszawa, tak? No to są takie główne miejsca, Warszawa, Biała Podlaska, gdzie będę się głównie przygotowywał do tej walki. Czyli no jakichś tam szaleń zagranicznych nie ma. Nie mam też na to czasu, więc też jestem tak ograniczony. Ostatnia twoja walka na PL MMA, zdobyłeś pas mistrzowski w kategorii piórkowej, ale nie będziesz tego pasa bronił z tego co wiem w walce z Papajem. Wiesz skąd taka decyzja? Znaczy ta decyzja też była spowodowana moim jakimś głosem, że nie chcę po prostu tego pasa bronić. Walczę w Bieżuniu, bo też muszę spojrzeć na to z tej strony, że jestem od praktycznie cały tamten rok byłem w ciężkich treningach i to jest moja czwarta walka z rzędu w bardzo krótkim okresie czasu, to nawet chyba nie jest pół roku, więc i też mi kilka walk wyleciało, cały czas się przygotowywałem, nie zrobiłem po tym roztrenowania, no ale że walczę, że to jest gala u mnie, no to tak naprawdę ja jestem gwiazdą tej gali, tak? Czyli chcę tam zawalczyć, no i przede wszystkim muszę tam zawalczyć, no bo to będzie główna atrakcja dla ludzi, którzy przyjdą z okolicy, a to będzie główna publiczność mojej gali. Więc też no wiem, że nie jestem przygotowany na 200% i po prostu no chciałem, nie chciałem na razie się bić o pas, a Mirek Okliński tak stwierdził, że to jest jeszcze za krótki czas, żeby od razu robić obronę pasa, więc dogadaliśmy się w ten sposób. To jeszcze na koniec powiedz, co możesz powiedzieć o samym Rafale Czechowskim, jak oceniasz swojego rywala?
Oceniam swojego rywala, znaczy ocenić mi jest go trudno, bo dawno się nie bił, tak? Jakoś na początku chyba tamtego roku miał ostatnią swoją walkę, a tak jakoś tam w kratkę mu wychodziło, nie wiem, czy tam kontuzję dokładnie, dokładnie się jeszcze nie dowiadywałem, ale no dobry grappler, dobra walka w klinczu, no i będę nad tymi aspektami pracował, tak? Myślę, że będzie dobrze. Dziękuję Ci bardzo, życzę Ci powodzenia i w tym aspekcie organizacyjnym i sportowym. Jakbyś chciał na koniec kogoś pozdrowić, komuś podziękować, to proszę bardzo. Pozdrawiam wszystkich z klubu z Białej Podlaskiej, z Okińskiej Mała Biała Podlaska, wszystkich z Żuromina, z nowo otwartego klubu Ludu, z Okiński Team. No i wszystkich, z którymi trenuję i którzy mi pomagają. Dzięki. Dziękuję.